Dzień dobry, ja jestem Emilka, to kolejny vlog na moim kanale. Sorki, że nie było w ostatni piątek vloga, ale dzisiaj jest. I dzisiaj są walentynki widzowie i z tego też powodu wracam z Krakowa do Katowic, aby wręczyć osobiście walentynkę Dave'owi oraz Szypsonowi. Zobaczymy, jaka będzie ich reakcja. Oczywiście chciałam wszystkim z Palionowa wręczyć walentynki, no ale Palion ma chłopaka, Yeti nie mam pojęcia, gdzie mieszka. No i ogólnie to tak stwierdziłam, że tak chyba bez sensu, a zresztą ze Szypsonem i Dave'em się widzę, no to słuchajcie, im mogę wręczyć walentynki. I na samym końcu oczywiście będzie ich reakcja na to, także oglądajcie koniecznie do końca, zostawcie łapkę, subskrypcję, będzie mi bardzo miło. No i jaka to okazja, że się widzimy i jemy widzowie, także lecimy z tematem. Ja teraz właśnie wyjeżdżam z Krakowa do domu, jest piątek, godzina 19, miałam wyjeżdżać o 16, ale poszłam spać. Nieważne, widzimy się widzowie w prawdopodobnie Action albo w jakimś sklepie, ponieważ musimy coś dla nich fajnego skleić, także jedźcie ze mną, zapraszam bardzo serdecznie i obserwujcie Instagrama, to jest bardzo ważne. Dobrze, jesteśmy widzowie po raz pierwszy w galerii, której nigdy nie byłam, czyli Atucie. I to jest takie dziwne, nieważne, dobra, w każdym razie jesteśmy pod Action i mam plan kupić jakieś karteczki ładne, może potem pójdziemy do Biedronki albo do Rossmana i dokupujemy coś. To ma być taki mały baby prezent, żeby chłopcy nie pomyśleli sobie za dużo, wiecie co chodzi. Tutaj chodzi o gest, ponieważ walentynki to nie tylko dzień, w którym zakochani tutaj obdarowują się prezentami, ale przyjaciele i znajomi również, dlatego dajcie swoim znajomym również laurkę i życzenia miłe. Także no, na moim Instagramie na pewno będziecie mieć ładne zdjęcie, także możecie wysłać im to zdjęcie wszystkim swoim znajomym. W każdym razie idziemy tam do Action, no i zobaczymy, co ciekawego znajdziemy. Tak widzowie, nie dość, że w Action nic nie było, bo naprawdę nic po prostu ciekawego, to jeszcze teraz się dowiedziałam, że tutaj słuchajcie jest parkomat i prawie żeśmy mandat dostały, bo trzeba mimo tego, że są 2 godziny gratis dla klientów tutaj, no to wiecie, trzeba wydrukować ten taki papierek, no nie? No, ale jakby do mnie na wieść jeszcze nie dotarło, więc u nas nie ma takich rzeczy. To nie istnieje. Zajmę w Rossmanie, widzowie, waham się, uwaga, uwaga. Mamy tutaj kwiatki. Mamy tutaj również popity. Myślę, że chłopcy są mega zestresowani i może się go przyda. Wyobrażam sobie również Dawida w takich skarpetkach. To fakt. Chciałabym też to, ale nie wiem, czy oni mają wanny. I to tyle, widzowie, z fajnych rzeczy tutaj, więc szukamy dalej. Może coś znajdziemy. Ustawcie łapkę. Dobrze, widzowie. Ogólnie w Rossmanie nie było w sumie nic. Kupiłam tylko Carmex im, bo stwierdziłam, że kto nie używa Carmexu, Carmex jest mega ważny i potrzebny. I co jeszcze kupiłam? Mydełka. A, i mydełka, widzowie. I do tego teraz, popatrzcie, kupuję coś takiego, to jest odświeżacz do aut. Filip nie ma auta, w sensie on nie ma prawa jazdy nawet, dlatego napiszę na tym odświeżaczu, żeby zdał w końcu prawo jazdy. I dodatkowo znalazłam mega ładne walentynki, na przykład lubię cię bardziej niż czekoladę i to jest idealne, więc kupię im chyba takie samo, no bo są jeszcze też inne, na przykład nie jestem malarzem, ale mogę zobrazić sobie ciebie i mnie razem. Jest też talon na buziaka walentynkowy, ale tej nie rozdaję buziaków widzowie chłopakom na pewno. Jest też walentynka od serca dla kogoś wyjątkowego, to już prędzej. Jest też walentynkowy niezbędnik i kupon na buziaki i w ogóle, ale widzowie, no tak jak mówię, to nie jest Caritas Polska, nie rozdajemy tych buziaków. Widzowie, udało się znaleźć tak, torebki dla chłopaków. Druga sprawa dla moich rodziców, w okazji walentynek kupiłam gąbki do mycia naczyń w kształcie serduszek. I ostatnia sprawa, to jest mega super opcja, ponieważ znalazła to skarbonkę za 2 dychy i jej się nie da, wiecie, otworzyć, więc to jest coś idealnego dla mnie, bo ja bardzo lubię podbierać widzowie pieniążki z mojego konta oszczędnościowego, dlatego też to będzie, że tak powiem, mnie powstrzymywało, więc myślę, że dobre zakupy będą. Dobrze widzowie, udało mi się kupić prezenty, bo nie dość, że musiałam kupić właśnie z okazji walentynek dla chłopaków, no to jeszcze kupowałam zaległy dzień babci i dziadka prezenty oraz jeszcze prezent dla moich wujków, dla Artura i dla Pawła, których pozdrawiam, więc no, mam nadzieję, że mi się prezenty spodobają. No, są takie małe gesty, no, ale nieważne. Ważne jest to, że zrobiliśmy, słuchajcie, zakupy. No i oczywiście widzimy się pewnie w domu. Jest godzina 20:20, czyli w domu będę około godziny 22 i będę musiała widzowie jeszcze te prezenty popakować, przyozdobić, popisać tam parę rzeczy. No a jutro 9:28 mam pociąg z Pszczyny do Katowic, no i widzimy się z Filipem i z Dawidem na jemie. No także widzowie, no co, no widzimy się po prostu w domu. Okej, jest godzina 23 prawie i ja dopiero co dojechałam do domu. Mówi trochę cicho, dlatego że moi rodzice śpią, rodzice śpią, mówię, wszyscy śpią. I tak, pokażę wam, co kupiłam. Więc jeżeli chodzi o prezent dla chłopaków, no to tak. Numer 1 to jest mega cute mydełko, kupiłam je w Rossmanie, tak wygląda. Tu jest napisane All you need is love oraz love is in the air. Nie mam pojęcia, któremu dam które, no ale to jest jakby, to są pierwsze rzeczy. Dodatkowo do tego paczki Skittlesów, mega dobre. Plus widzowie, giga wielkie kinderki i po prostu jedne dam Filipowi, drugie dam Dawidowi, więc myślę, że bardzo cool, są mega duże, więc fajnie. Kolejna rzecz to szokobonsy. Kto nie lubi szokobonsów, niech pierwszy rzuci szokobonsem, jakby. Kolejna mega rzecz
Carmex, widzowie. Carmex to jest bardzo potrzebna rzecz i bardzo bym chciała, żeby po prostu chłopcy nie mieli spieszniętych ust, więc wydaje mi się, że taki Carmexik to jak najbardziej jest fajna opcja. Ja na przykład jestem uzależniona od Carmexów i jem, znaczy kupuję, nie jem, spokojnie. Kupuję średnio 30 Carmexów po prostu na miesiąc. Nie? Kolejna rzecz to jest, to są takie, zobaczcie, mega cute odświeżacze do samochodu. Ja wiem też, że to jest cena i muszę coś z tym zrobić, no ale bardzo fajnie, widzowie, bardzo mnie pachną, także takie serduszkowe odświeżacze. I Filip oczywiście nie ma samochodu, no ale napiszę do niej, żebym zdał prawo jazdy w końcu. I kolejna, ostatnia rzecz, no to tutaj są piękne, widzowie, laurki. Lubię cię bardziej niż czekoladę. Wydaje mi się, że to jest mega słodkie i najlepsze. Jesteś moją najbardziej wiedzą osobą na świecie, każda chwila związana z sobą jest jak spełnienie moich marzeń. Tak jest napisane w środku, więc myślę, że idealne dla Dawida i dla Filipa. A to jeszcze kupiłam dla Eliski. No i do tego, widzowie, siatki czarne, jakieś szare, nie czarne, no i to po prostu spakuję, no i to tyle. Więc biorę się za pakowanie tych prezentów, myślę, że się im spodoba. Jutro oczywiście jest IM Intel Extreme Masters 9, chyba 30 mam pociąg, więc muszę 8.50 wyjechać samochodem stąd. Muszę jeszcze teraz wziąć prysznic, no nie, dobrze, mało snu, bardzo mało snu, no ale musimy jakoś dać radę, także no nie będę więcej przedłużać, widzimy się po prostu jutro na IEM-ie, jak już będę wręczyć te prezenciki chłopakom. Mam nadzieję, że mi się spodoba. No najbardziej mi się podoba w ogóle to. To jest totalnym kozakiem. Lubię cię bardziej niż czekoladę. I może coś takiego usłyszeć, no niesamowite. Więc no, aha, no i teraz, że dzisiaj są walentynki, no to również wam bym chciała złożyć najlepsze życzenia z okazji walentynek i możecie napisać, jak spędzacie walentynki, czy macie walentynkę, czy nie macie walentynek. Także piszcie, ja lecę spać, no i widzimy się w pociągu jutro razem z chłopakami, więc no dobranoc, do jutra. Dzień dobry, drugiego dnia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem już na dworcu w Pszczynie. Jest godzina, gdzie mam telefon? 9.12, więc mam ogólnie rzecz biorąc za 15 minut pociąg. Czekam na chłopaków, tam już jedzie Filip oraz Mateusz, więc bardzo fajnie. Nie mogę się doczekać. Tutaj mam, widzowie, prezenty ze sobą, więc trochę się średnio ubrałam, ponieważ jestem w kapoku, w sensie w kamizelce. I może być trochę zimno, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, bo jest chyba tam, nie wiem, pół stopnia, nieważne. No oglądajcie, widzowie, ponieważ będzie bardzo ciekawy odcinek IEM, Intel Extreme Masters. Wiecie, kiedy ostatni raz byłam na jakim wydarzeniu? Chyba z 5 lat temu, więc zobaczymy, co się zmieniło, jak będzie. To się okaże zaraz, więc oglądajcie do końca. Dobrze, jesteśmy, widzowie, już na IEM-ie i tak się składa, że tutaj są moi wspaniali przyjaciele i chciałabym im wręczyć te dwa prezenty z okazji walentynek. Dziękujemy bardzo. Widzowie, unboxing już teraz. No nie, chłopaki, widzowie. Tak, chłopaki otworzą 14 lutego te prezenty i zobaczcie zaraz ich reakcję, tak zostawiacie łapki w górę. Dobrze, widzowie, tak więc dostałem paczuchę od Emilii, prawda, z okazji walentynek, więc uwaga, sprawdzamy, co tam zostało mi dane. Jestem mega ciekaw. Dobra, otwieramy paczuchę i teraz tak. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, która mi się rzuca w oczy i jest to... Ojejku, nie mogę wyciągnąć. Tu! Kinder Niespodzianka! Szczerze, normalnie nie jadam Kinder Niespodzianek, jakby wydaje mi się, że... nawet nie wiem, ile to kosztuje, ale... mam takie wyobrażenie, że proporcjonalnie cena do ilości jedzenia w tym, no jest niewielka. Poza tym ja z Kindera mało rzeczy jem, tak szczerze przyznam, więc jakby w ogóle... No fajnie, bardzo fajnie, bo ja ogólnie czekoladę lubię, ale jakoś Kindera nie dużo jem, ale bardzo dziękuję, ponieważ, prawda, jak za darmo, to co? Trzeba się cieszyć, nie? Dobra, kolejna rzecz, co my tutaj mamy? Co to jest? O kurde, odświeżacz powietrza. Ty, ale... Ty, a my... Wow. Tylko gdzie ja to dam, jak ja auta nie mam? Dobra, czekajcie, odpakowujemy to. Może sobie to powieszę tu w pokoju, no, będzie mi pachniało i elegancko, ale dobra. Iść, otwórzmy to, co to jest, dlaczego to się tak ciężko otwiera? Ojejny, jak pachnie. No dobra, nawet fajne. O kurde, prawie mi spadło, dobra, mam. Wiecie, gdzie sobie to dam? Do szafy sobie to dam, żeby ciuchy mi woniały dobrze. Nie, fajny zapach, wiecie co, ja to bym tutaj, o. Na kole fortuny na razie zawieszę. Nie widać tego, bo mi się odbija softbox, teraz widzę, trudno już. Dobra, kolejna rzecz. Uwaga, co my to mamy? Ej, nie powinienem się z tego cieszyć, ale jest akurat... Byłem teraz na wyjeździe i strasznie mi wyschły usta. I po prostu tak sobie myślałem, że kurczę, jakaś... To jest chyba pomadka, jeśli ja dobrze myślę. Nawilżający balsam do ust. Normalnie tego nie używam, takich rzeczy, no bo... Bo nie używam. Dziwne by to było, jakbym to używał regularnie, ale jak mam takie suche usta i mi pękają, to używam wtedy, bo kurde, to naprawdę, to faktycznie jakoś pomaga i nawilża, więc sprawdźmy to, uwaga, robimy test, uwaga, co my to tu mamy. Smaku nie ma.
Ale dobra, idealnie trafia. Dobra, kolejna rzecz. Mamy kopertę. Kopertę zdobimy sobie na koniec. Nie będę... Skitersy normalnie będziemy, prawda, będziemy... Żygać tęczą. Była kiedyś taka reklama, gdzie taki gość doił tą... jak to się nazywało? Kurde, takie wysokie... Żyrafa. I ten. Dobra, uwaga, kolejna rzecz. Dobra, wypadło już prawie wszystko. Szokobonsy! Szokobonsy są jednymi z lepszych cukierków, jakie istnieją. Przysięgam! Szokobonsy są mega dobre, więc szokobonsy, dziękuję pięknie. No po prostu utuczy mnie Emilia tutaj przy tym komputerze. I ostatnia rzecz to jest Love is in the air, czyli miłość jest w powietrzu. No nie wiem, czy to będziecie widzieli, ale co to jest? Ręcznie wytwarzane mydełko glicerynowe w kształcie serca. Dobra, czekajcie, muszę to zobaczyć. Kurde, mydło dostałem. Ale ładnie pachnie. Ciekawe, no dobra, bardzo fajne mydło, no nie spodziewałem się, że mydło dostanę od Emilii. No dobra, no więc co, mamy prawie wszystko, jedyne co musisz zobaczyć to tą kopertę. Ej, w kopercie jestem mega ciekaw, co będzie, proszę o pieniądze. Dobra, przepraszam, ja wiem, że kobiety to tak wiecie, kobiety, nie, trzeba ładnie otworzyć, żeby po co niszczyć, może się za rok przyda. Nie przyda się, ja to zaraz wyrzucę, tą, ale zobaczymy co będzie w środku. Dobra, otwieramy. Lubię cię bardziej niż czekoladę. Dzięki. Dobra, uwaga. Jesteś moją najbardziej ulubioną osobą na całym świecie. Każda chwila spędzona z tobą jest jak spełnienie moich marzeń. Milki. Patrzcie, jaką dostałem kartkę, no ja nie mogę. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja nic nie przygotowałem dla Emilii z okazji walentynek, bo się nie spodziewałem nawet, że ona coś zrobi. No, ale dziękuję bardzo. Szokobonsy super. No w sumie wszystko ten, pomadka elegancko mi się przydał na wszystko. No i jak miałbym tak powiedzieć, co z tego wszystkiego jest najlepsze? No to oczywiście, że kartka. Ale zaraz po karce to, bo mi się akurat to mega przyda. No i później szokobonsy. Kinder niespodzianka, ja tak na początku zacząłem od niej, że tak wiecie. Ten, bo ja niespecjalnie lubię Kinder niespodziankę. W sensie git, ale to normalnie nie jadam jej. Jakoś nie siedzi mi, jest strasznie słodka. A szokobonsy są świetne. No i to faktycznie z Kindera też i to akurat lubię. Dobra, dziękuję bardzo za prezent walentynkowy. Pozdrawiam. Siema, tutaj Dave, a dzisiaj będę odpakowywać prezent od Milki, a więc dostałem coś takiego z okazji walentynek i szczerze jestem mega ciekaw, co jest w środku, nie oglądałem jeszcze tego wcześniej, więc musimy to sobie przetestować. Musicie mi wybaczyć taki dziwny kadr, ale położyłem was sobie po prostu tak na biureczku, żeby było elegancko. Dobra, a więc co mamy w środku? Pierwszą rzecz, którą mamy, to jest plakietka, która raczej tutaj się nie przyda, po prostu dałem sobie, żeby sobie ją tam schować, ale nie patrzyłem, co jest w środku, więc uwaga, otwieramy po raz pierwszy. Pierwszą rzeczą, którą dostałem, to jest chyba do samochodu. Tak, Car Air Free Freshener. Freshener? Kurde, nie wiem, jak to się czyta. W każdym razie to jest coś do samochodu, żeby ładnie pachniało, więc bardzo dziękuję. Raczej nie wiem, czy to jest jakieś nawiązanie do tego, że w moim samochodzie wali. Mam nadzieję, że nie, ale przyda się. Takie ładne w kształcie serduszka. Może zamontuję, zobaczę, bo wydaje mi się, że to bardziej by pasowało jakiejś kobiecie w samochodzie, ale może coś ogarniemy z tym. Dalej jest koperta. Ja tą kopertę zostawię na sam koniec. Przynajmniej tak się chyba powinno robić z kopertami. Dalej mamy czekoladki, kinderki. Bardzo dobrze, bo szczerze, że tak bym sobie zjadł, właśnie miałem ochotę na coś słodkiego, więc to jest idealna rzecz dla mnie, naprawdę ja uwielbiam takie słodycze, więc dziękuję bardzo. Dalej, kolejną rzeczą jest, co to jest, długotrwała ulga dla spierzchniętych ust. Aha, to jest chyba coś do ust, jakiś nawilżacz do ust, coś w tym stylu. Nigdy czegoś takiego nie stosowałem, ale dobra, może zacznę, może to jest jakieś, wiecie, rzecz, żeby ja musiał zacząć bać o takie rzeczy. Dalej mamy All You Need Is Love i to jest... mydełko glicerynowe do rąk i ciała. O proszę, ja zawsze chciałem przetestować takie mydło, szczerze. Ostatnio nawet chciałem przetestować kulki do kąpieli, bo nigdy tego nie używałem. Możecie dać znaka w komentarzu, czy wy takiego czegoś używaliście. Ja nigdy takiej rzeczy nie używałem, więc z miłą chęcią sobie przetestuję. Fajna sprawa. Dalej mamy Skittlesy. Tutaj Skittlesy, to jest bardzo dobre. Szczerze, to jest bardzo dobre, to jest jeden z moich ulubionych słodyczy. Skittlesy i jeszcze tam widzę, że są szokobonsy. Ja uwielbiam szokobonsy, przysięgam. To jest ostatnia, przedostatnia rzecz, którą tutaj mamy, czyli masa szokobonsów. Jest ich tutaj naprawdę sporo. Nie chcę ich wyciągać, ale jak możecie sobie posłuchać, to jest ich naprawdę jeszcze tutaj bardzo sporo. I ostatnią rzeczą jest ta koperta. Ja tą kopertę właśnie chciałem sobie zostawić na koniec, więc uwaga, jak widzicie, nie otwierane po raz pierwszy. Pyk, dobra, otwieramy. Okej, i mamy tutaj lubię cię bardziej niż czekoladę. Jesteś moją najbardziej ulubioną osobą na całym świecie. Każda chwila spędzona z tobą jest jak spełnienie moich marzeń. Milki.
Ja nie mogę, ale fajne, zobaczcie, mega spoko sprawa. Dziękuję bardzo, to bardzo miłe. Bardzo dziękuję za taki miły prezent z okazji 14 lutego, czyli Święta Zakochanych. Ja oczywiście zachęcam was, widzowie, do subskrybowania tego kanału, oczywiście kanału Emilii, i wpadajcie na jej Instagrama milkat przez 2a. Dzięki za prezent.